Trudny to kawałek futsalowego chleba, praca w Bielsku-Białej? No trudny pod względem na pewno wyników. Szczerze w mojej dziś tam przygodzie trenerskiej to był najtrudniejszy, można powiedzieć, sezon. Natomiast bardzo dużo się nauczyłem i przede wszystkim no, chcieliśmy dziewczynom przekazać jak największą wiedzę. To było trudne z tego względu, że one gdzieś tam są nauczone wygrywać i ciężko było wchodzić czasami do tej szatni i jeszcze gdzieś zmobilizować, wykrzesać tą gdzieś siłę, tą motywację, natomiast pokazały niesamowity charakter i to jest największa radość pracy z kobietami, że one jakby nie kalkulują. Nie? Tutaj jest szczęście po prostu pełną parą. Oddech trenerskiej ulgi było słychać po zakończonym dwumeczu z Gwiazdą Pruszków w całym cygańskim lesie. No można tak powiedzieć, tak jak mówię, bardzo dużo pracowaliśmy, przebywaliśmy ze sobą praktycznie no te 4 miesiące od deski do deski, 3 razy w tygodniu trening plus mecz, a więc naprawdę było sporo tych jednostek i przede wszystkim nam bardzo wszystkim tutaj zależało w Bielsku, począwszy od prezesów, skończywszy na gdzieś tam kierownikach, masażystach, wszyscy byli bardzo zaangażowani i to nas gdzieś tam pięło do tego celu, więc każdą porażkę przeżywaliśmy zdecydowanie bardziej, więc to zwycięstwo smakuje bardzo. Na koniec już podsumowując miniony sezon, wady i zalety, mankamenty i walory rekordzistek. No myślę, że przede wszystkim konsekwencja w grze to jest do poprawy, bo były mecze, w których graliśmy 35 minut konsekwentnie, były mecze, w których graliśmy 39 minut konsekwentnie, ale gdzieś zawsze czegoś brakowało, więc nad tym na pewno będziemy pracować, ale myślę, że wiąże się to przede wszystkim z doświadczeniem, które w tym sezonie którego w tym sezonie brakowało, a w następnym mam nadzieję, że te wszystkie porażki gdzieś okażą się ogniwem do sukcesu. Trener Marcin Trzebuniak, która część tego sezonu kosztowała więcej zdrowia? Ta jesienna runda na boisku trawiastym, czy cały krótki, ale intensywny sezon w Ekstralidze futsalu kobiet? No jednak myślę, że ten futsalowy, dlatego że graliśmy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Było widać, że poziom tej ligi jest zdecydowanie mocniejszy i wyższy jak pierwsze i zdecydowanie ta część była dla nas kosztowniejsza, zarówno fizycznie, jak i myślę mentalnie, ale zapewne odbije się to pozytywnie na kolejne nasze miesiące współpracy z dziewczynami. Czy był taki moment w trakcie sezonu, że z trenerem Samuelem Janią rozważaliście na poważnie taką opcję jak spadek? Myślę, że te trzy drużyny, które zdobyły mało punktów, czyli to my, Rybnik i Częstochowa, musiały brać to pod uwagę. Myśmy robili wszystko, żebyśmy to my się utrzymali i jak widać po dzisiejszym meczu zrobiliśmy to i chwała dziewczynom, bo naprawdę sezon ten futsalowy był bardzo, bardzo ciężki. Takie rozwiązanie, takie rozstrzygnięcie, jak wygrana w dwumeczu barażowym z Gwiazdą Pruszków, wzięlibyście w ciemno przed startem sezonu 2018-2019? No ja tak trochę obstawiałem. Nie ukrywam, że wiedziałem, że ta liga jest tak trudna, że te piąte miejsce czułem, że jest osiągalne przez nas i akurat z Pruszkowem graliśmy w tamtym roku, więc ja byłem spokojny i wierzyłem w to, że zakończymy ten dwumecz ciężko. Na swój sposób także przyczyniliście się do dość historycznego wydarzenia w Ekstralidze futsalu kobiet, przyczyniając się do degradacji ubiegłorocznych mistrzyń kraju. No dokładnie tak. No. Jakby dla nas było najważniejsze się utrzymać, jak to spadł, to jakby nie nasz problem. Natomiast znowu przypomnę, że spadek mistrza Polski z ubiegłego roku pokazuje, że ta południowa ekstraklasa jest naprawdę bardzo, bardzo trudna i bardzo wyrównana. Jak choćby wyniki teraz Drabinki północ-południe, jak w tamtym roku najprawdopodobniej trzy drużyny z południa będą grały Final Four, więc naprawdę ta południowa liga jest bardzo trudna i jeszcze raz się cieszymy z tego, że zostaliśmy i będziemy w nie grać w przyszłym roku.